Pamiętajmy, że fruktoza znajdująca się w owocach to nie jest to samo, co syrop glukozowo-fruktozowy, który znajduje się w przetworzonych produktach. Fruktoza znajdująca się w owocach znajduje się w towarzystwie błonnika, skrobiopornej, bioflawanoidów, antyoksydantów, wszelkiego rodzaju witamin i minerałów. A syrop glukozowo-fruktozowy jest to cząsteczka, dwie cząsteczki przykładowo fruktozy i glukozy i to połączenie niesamowicie źle działa na nasz organizm, bo po, podnosi strasznie dynamicznie nasz cukier i mm, mamy zaburzenia na dobrą sprawę glikemii. Nasza trzustka jest nadwyrężana, mówię tu oczywiście o systematycznym spożywaniu syropu glukozowo-fruktozowego, który w konsekwencji może też prowadzić do leptynooporności czy insulinooporności. Leptyna to jest hormon, który reguluje naszą sytość. A insulina no to jest z kolei hormon, który reguluje nasz poziom cukru we krwi. Jeżeli zaburzymy działanie tych dwóch hormonów, no to jest równia pochyła, żebyśmy zaczęli tyć z niewiadomych przyczyn, czy mamy deficyt kaloryczny, trenujemy, a Waga zaczyna lecieć w górę, no to może być właśnie nadużywanie syropu glukozo-fruktozowego, który znajduje się chociażby praktycznie we wszystkich dosładzanych napojach. Jeżeli chodzi o, pamiętajmy, że taki malutki kubuś. I Coca-Cola, gdzie wszyscy o Coca-Coli wiedzą, że tam jest mnóstwo cukru, to jest dokładnie taka sama ilość jak Coca-Cola równa się kubuś. Dlatego my musimy mieć tą świadomość, musimy czytać etykiety. A wracając do tematu owoców, pamiętajmy, że tam znajduje się. Chociażby błonnik, tu już jeżeli mogę porównać, yy, chociażby banana zielonego, w którym znajduje się więcej skrobi opornej, jest dużo więcej witamin, a z kolei w bardziej dojrzałym yy, bananie znajduje się dużo więcej. Glukozy, dlatego musimy też nauczyć się umiejscawiać te przykładowo owoce w naszej diecie. Bo ja z czystym sumieniem mogę zarekomendować wam banana zielonego przed treningiem, który ma skrobię oporną, który reguluje poziom cukru we krwi i uwalnia, uwalnianie energii jest dużo bardziej stabilne. Pamiętajmy, że im bardziej przykładowo dojrzałe owoce, tak jak dojrzały banan, tym jest mniej witamin i minerałów. Takim, taką zaletą banana to jest właśnie czynnik anty, antynowotworowy, TNF, który znajduje się w dojrzałym bananie. I teraz pytanie, co my chcemy? Bo jeżeli rzeczywiście zależy nam na za 12 tygodni mamy start i nasza sylwetka ma być super zajebiście, szczupła, no to niestety cel uświęca środki po, po trupach do celu. Sport jest wymagającą dyscypliną, ale jeżeli chodzi o nasze zdrowie, no to my musimy wiedzieć, jakie produkty mają wi dane witaminy, minerały. I najlepiej, by było, abyśmy zrobili sobie morfologię i Najróżniejsze, chociażby panel hormonalny i poczytać na temat danych owoców, bo są owoce, które przykładowo potrafią stabilizować chociażby cukier we krwi, poprawiają wrażliwość na insulinę, regulują, potrafią wyregulować tą leptynę, hormon sytości i. Musimy wiedzieć, co chcemy, bo takie mówienie, że owoce są złe, i jedzenie owoców powoduje y, odkładanie tkanki tłuszczowej, no to niestety tak to nie wygląda. No, musimy indywidualnie dopasować, ile owoców możemy jeść, ile mamy aktywności, czy mamy nietolerancję. To jest naprawdę szeroki bardzo wachlarz. I tylko tyle chciałbym to w tym temacie powiedzieć. Owoc owocowi nie jest równy, osoba osobie nie jest równa. I teraz. Pamiętajmy, że indywidualnie podchodzimy do każdej kwestii i nie ma jednej złotej rady. Każdy musi dopasować ilość owoców do swoich potrzeb. I tyle, tyle w temacie. Pozdrawiam.